Witajcie drodzy kochani, jako że żyjemy w społeczeństwie, gdzie pewne osoby są jakby zanieczyszczone astralnie, mają byty i niektóre osoby mają demony podczepione i różnorakie inne historie. Jeżeli w danej rodzinie znajduje się osoba, która posiada trochę wiedzy na tematy duchowe i zajmuje się jogą, bhakti jogą i można po prostu dzięki wiedzy, dzięki odpowiedniemu działaniu oczyścić osoby z waszej rodziny. Jak to zrobić? Po prostu starać się gotować potrawy wegetariańskie, unikać potraw mięsnych, takich właśnie wieprzowiny przede wszystkim i cielęciny w potrawach. Jeżeli osoba oczywiście lubi jeść to mięsko, może ewentualnie przygotowywać ryby, czy tam jajka, czy ewentualnie takie potrawy. Ale jeżeli może tych potraw rybnych i jajek uniknąć, to tym lepiej dla Was. Chodzi o to, drodzy kochani, że pożywienie wegetariańskie, czy to ugotowany szpinak, czy ryż, czy ewentualnie kofta, na przykład takie ciasto smażone z jogurtem, to się nazywa kofta, można też poszukać w internecie, czy zrobić chapati, ten chleb właśnie taki indyjski, który można zrobić na zwykłej patelni w przeciągu kilku minut, 10 minut i mamy już po prostu domowy chleb, domowej roboty. Te wszystkie produkty radziłbym wam, drodzy kochani, po prostu je ofiarować, z miłością je ofiarować dla Boga. Mieć tam wizerunek najwyższej osoby Boga, czy w myślach po prostu ofiarować to modlitwą. Można powiedzieć taką mantrę, dzięki której możecie ofiarowywać jedzenie, to jest Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. To jest taka prosta mantra i po prostu dzięki temu możecie owoce, czy sałatkę, czy jakieś pieczywo, czy ewentualnie jakieś ciasto ofiarować najwyższej osobie Boga. Dzięki spożywaniu takiego jedzenia, dzięki temu, że rodzina wasza będzie spożywać jedzenie, które jest ofiarowane wpierw najwyższej osobie Boga, no dzięki temu po prostu się oczyści ich świadomość. Tu chodzi o oczyszczenie ich świadomości, ponieważ świadomość ludzi generalnie jest zanieczyszczona przez różne brudy, jest tam pożądanie, jest tam gniew, jest tam wiele takich emocji, które się gromadzą u osób, które nie są jakby związane z jogą, nie są związane z życiem duchowym, a więc żeby te emocje wyczyścić, właśnie jest bardzo wskazane podawanie jedzenia, które zostało wpierw ofiarowane najwyższej osobie Boga. Możecie przygotować jakąkolwiek potrawę ze świadomością, że jest dla Boga, że jest po prostu, będzie ofiarowana dla najwyższej osoby Boga. I to jest właśnie sekret sukcesu. Dzięki temu wasze rodziny się zmienią. Ludzie, matka, czy ojciec, czy siostra, czy brat, ci ludzie po prostu będą się zmieniać na lepsze, spożywając wasze jedzenie, które jest odpowiednio ofiarowane z miłością, zrobione z dobrą świadomością. Osoba w 100% gwarantuję wam, po prostu się zmienia na lepsze. Jeżeli jemy jedzenie, pożywienie, które nie jest ofiarowane, tak zwane Boga, które nie zostało oczyszczone z wszelkich negatywnych wibracji, Wedy mówią, że jemy po prostu tylko i wyłącznie grzech. Tak, żeby nie nasycać się tym negatywną wibracją, która jest w jedzeniu, musimy to jedzenie po prostu oczyścić dzięki odpowiednim mantrom, dzięki odpowiedniej świadomości. I właśnie to przygotowywanie potraw ze świadomością, że jest dla Boga, no i te resztki potem, które zostaną, czyli po prostu to jedzenie, które jest ofiarowane najwyższej osobie Boga, to się nazywa praszada. Jeżeli to praszada podamy naszym rodzicom, no to wówczas nasi rodzice, siostry, bracia się oczyszczą, oczyszczą swoją świadomość, oczyszczą swój mózg, oczyszczą swoje ciało. To jest właśnie taki bardzo ważny faktor, o którym chciałem wam dzisiaj powiedzieć, bo dystrybucja praszadam dla ludzi, normalnych ludzi, jest bardzo istotna w społeczeństwie ludzkim, tak żeby społeczeństwo doznało oczyszczenia, żeby ludzie doznali oczyszczenia swojej świadomości. Jeżeli ludzie doznają oczyszczenia swojej świadomości, ludzie będą myśleć w więcej pozytywny sposób, patrzeć będą na życie, patrzeć będą na kraj, na wszystko. Jeżeli pożywienie nie jest oczyszczone, jest to mięso, wołowe, jest to wieprzowina, ludzie będą po prostu nasyceni tą wibracją śmierci, która jest zakodowana w mięsie i dzięki temu będą dla siebie agresywni, będą niegrzeczni, będą nieuprzejmi,
będą się zdarzały sytuacje no, niezbyt ciekawe, prawda? Dzięki temu, że jedzenie jest ofiarowane, dzięki temu, że jest przygotowane z dobrą świadomością, jest zupełnie inne od jedzenia, które jest przygotowane byle jak, z byle jaką świadomością. Także to jest bardzo istotny punkt. Chciałem Wam właśnie dzisiaj o tym nadmienić. Na marginesie chciałem skomentować, iż nasza firma produkuje aronit. Jest bardzo naturalny, leczy, pomaga na zdrowie. Możecie zobaczyć informacje na linku pod YouTube. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.